Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Czasami traktujemy tę księgę jak labirynt, jak takie miejsce, w którym bardzo łatwo się zagubić, miejsce, w którym trzeba długo kopać, żeby się dokopać do skarbu. Jak jakiś ukryty kod, enigmę, tajemnicę, coś, co sprawia, że trudno nam Boga odkryć. A czasami jest tak, że otwieramy Ewangelię i ona mówi do nas prostymi, łatwymi zdaniami. Zdaniami, które trafiają prosto w serce człowieka. I właśnie tak jest dzisiaj. Otwieram Ewangelię i czytam najprostsze zdanie z możliwych. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Bezpośrednia odpowiedź Boga na nasze pytania, na nasze prośby, na nasze znaki zapytania. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Ja mam wrażenie, że tak zawsze jest, gdy chodzi o tematy związane z Bożą Matką. Za każdym razem, kiedy otwiera się księgę w sprawie Maryi, to okazuje się, że ta księga ma bardzo proste odpowiedzi, bardzo proste zdania, bardzo bezpośrednie podpowiedzi, jak ten temat maryjny traktować. Dziś mówi: nie bój się wziąć do siebie Maryi. Nie bój się wziąć jej do swojego życia, do swojego domu. Nie bój się sprawić, żeby to ona była źródłem, celem, ośrodkiem twojej wspólnoty rodzinnej, twojego serca. Kiedy indziej Maryja mówi: zróbcie wszystko, co mój syn wam powie. Najprostsze zdanie, bardzo praktyczne, a jednocześnie tak wielkie, tak mądre, tak przełomowe. Potem Jezus powie: oto matka twoja. I znowu ktoś by mógł szukać wielkiej głębi, a to tak prosto, tak zwyczajnie Jezus mówi: masz mamę, ja ci ją zostawiam w darze, w prezencie. Ona się tobą zaopiekuje. Maryja jest prosta, piękna w tej prostocie i upraszcza nam księgę Ewangelii. Do zobaczenia jutro.